Mija oto rok od dnia, kiedy osobiście poznałem mojego dzisiejszego gościa. Mija rok od nagrania w mazurskim plenerze filmu, który zrobił karierę w internecie. Kto go nie oglądał, serdecznie polecam naszą pierwszą rozmowę. Mija rok, odkąd poznałem kolejnego człowieka niezwykłego, człowieka pasji. Mamy w Koluje szczęście do takich ludzi. Mój dzisiejszy gość powinien mieć co najmniej notkę w Wikipedii, której nie wiem dlaczego nie ma do dzisiaj. Powinien być dobrze znany w Polsce, a nie jest, prawdopodobnie poprzez swoją skromność głównie. Zmienimy to. Doktor Krzysztof Słoń. Od roku już Krzysztof, już zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Dzisiaj ma imieniny, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Znakomity czas na kolejny wywiad. Doktor Krzysztof Słoń, polski naukowiec, chemik, wynalazca polskiej metody pozyskiwania 6-nitrostilbenu, materiału wybuchowego, bez którego żadna rakieta nie opuszcza dziś orbity ziemskiej, dzięki któremu dokonano pierwszego kontrolowanego trzęsienia księżyca. Twórca kompozycji kosmetycznych, twórca linii włosowych kosmetyków dla największych firm na świecie. Dla nas w Koluej przede wszystkim wynalazca aktywnej biologicznie formuły diosminy, która dała nam szampon zagęszczający włosy, choć wszyscy już mówimy szampon słonia, realnie zagęszczający włosy szampon z aktywną diosminą, niebawem odżywka na bazie diosminy będąca uzupełnieniem tego szamponu. A dzisiaj przynosi nam kolejną sensację. Ta sensacja stoi na stole i nazywa się tak, jak inaczej nie wyobrażałem sobie, może zostać nazwana. Eliksir doktora Słonia. Rok temu zapewne nie optowałbym za nazwaniem w ten sposób. Czego? Mgiełki wodnej, która się wydobywa z butelki aerolozowej, w której mamy wyłącznie srebro i tlen. I gdzie ta sensacja? Przecież świat wie od dawna o biobójczych wartościach srebra. Świat wie od dawna, co potrafi tlen. Tlen, który daje nam życie, ale który potrafi też nas zabijać w procesie oksydacji. W rozmaitych połączeniach tlenu ze srebrem, w szczególności z nanosrebrem, pojawiło się wiele substancji, które zwalczają wirusy, grzyby, bakterie, rozmaite patogeny. A jednak nasz wynalazca przynosi nam coś sensacyjnego. Nie świeżby język, żeby o tym opowiadać, ale po to jest z nami naukowiec z klasy doktora Krzysztofa, aby powiedział o tym on. Moje pytanie, które wyjaśni słuchaczom to, co ja już wiem, a nie wszyscy wiedzą. Krzysztofie, może takie postawię. Czym różni się chemisorpcja od związku chemicznego? Tak, zaraz odpowiem na to pytanie, ale chciałbym powiedzieć, jak w ogóle doszło do tego odkrycia, bo to przybliży jakby istotę tego odkrycia. Otóż zaraz po studiach chemicznych, które kończyłem na Wydziale Politechniki Warszawskiej, na Wydziale Technologii, odwiedziłem wszystkie większe zakłady chemiczne w Polsce. I z tego czasu została mi taka wiadomość, taka wiedza, że wszystkie procesy utleniania katalityczne wszystkie i wyłącznie zachodzą na srebrze. A rok temu zainteresowałem się nanosrebrem i innymi nanometalami. I teraz, jak połączyłem te dwa fakty, to, że procesy utleniania przebiegają na powierzchni srebra, z tym, że srebro ma własności bardzo mocno bakteriobójcze, grzybobójcze,
To wyszedł mi taki wynalazek. A co by zrobił? Jakie będzie miało własności, jakie własności będzie miał taki preparat, w którym by się połączyło tlen ze srebrem? Ale nie związek chemiczny. Ale nie związek chemiczny. Okay. Bo tlenek srebra Ag2O, jest to znany związek i niczym specjalnym się nie wyróżnia. Dlatego trzeba było stworzyć coś nowego na bazie tych wiadomości. I taki kompleks srebra, w tym przypadku nanosrebra, z tlenem udało mi się stworzyć. I tym to się różni właśnie od zwykłego nanosrebra, czy roztworu koloidalnych srebra, że jest tu również tlen. I te dwa potężne bakteriobójcze substancje, jeżeli razem je połączyć, to dają preparat o absolutnie niezwykłej skuteczności. Tak jak mi to tłumaczysz od kilku miesięcy, ja to rozumiem tak, no i nie mogę się oprzeć, żeby kolokwialnie tego nie powiedzieć. Srebro. Wiadomo, że jest w stanie zwalczać ponad 600 patogenów, zabijać je, eksterminować bezlitośnie, podczas gdy przykładowo antybiotyki zaledwie kilkanaście, tak? Wszyscy o tym wiemy. Lubię przytaczać w rozmowach na ten temat przykład rzeki Ganges w Indiach, świętej rzeki Ganges, która w istocie jest okropnym ściekiem, którą spływają wszystkie zanieczyszczenia przemysłowe, a w dodatku jeszcze truchła, zwłoki, odchody, nawet ciała ludzkie, bo tam się dochłonuje pochówków. I jednocześnie ten potwornie zanieczyszczony ściek, gdzie tylko bakterie E. coli przekroczono 30 tysięcy razy nasze sanepidowskie polskie normy, pije kilkadziesiąt milionów ludzi. A nie słyszano o pandemii w Indiach nigdy. Wydaje się to absolutnie niemożliwe, jednak tak jest. No bo Ganges zawiera ogromne ilości srebra i co ciekawe, zawiera 25 razy więcej tlenu niż jakakolwiek wielka rzeka na świecie. Więc absolutnie wytłumaczalny jest skuteczny wielopokoleniowo w Indiach proces leczenia wodą z Gangesu wszystkiego właściwie. Oni wiedzą, że polewanie się wodą z Gangesu leczy wrzody, czyraki, egzemy, wszystkie choroby skóry. I ja tak sobie wyobrażałem twoją opowieść przez pryzmat tego typu przykładów, kiedy powstała idea tego produktu. Ja to rozumiem. Ale kiedy ty mówisz o chemisorpcji, to ja sobie myślę, jest sobie cząsteczka srebra, tak jak jakaś niezwykle atrakcyjna dama, która jednakowoż nie chce się wiązać z żadnym fatygantem, adoratorem, w tym przypadku krążącymi na jej orbicie cząsteczkami tlenu, które chętnie by się z nią związały, jakimś związkiem stałym, ale ona tego nie chce. Owa cząsteczka srebra mówi, nie, nie, panowie, ja tutaj z wami chętnie, ale w relacjach niekoniecznie zobowiązujących. Tak rozumie chemisorpcję. Tak, to jest... Żarty opowiadam, czy tak to mniej więcej wygląda? To jest świetne przedstawienie stanu faktycznego. Rzeczywiście tak jest, że ci adoratorzy krążą sobie o tej pięknej, nieprzystępnej panny, nie mogą się z nią związać na stałe. No ale dzięki temu, że są troszkę związani, no bo zauroczeni, to jednak mogą odskoczyć. No i na tym polega istota tego wynalazku, że ten tlen, on jest tylko tak częściowo przywiązany do srebra, ale jednocześnie bardzo aktywny. Przytoczę tutaj wyniki badań mikrobiologicznych. Otóż badania mikrobiologiczne były prowadzone na 5 rodzajach bakterii, 2 rodzajach grzybów. W poważnej firmie zewnętrznej wyniki ich były tak zadziwiające, że zostały aż 3-krotnie powtórzone. Dlatego, że po zastosowaniu tegoż preparatu eliksiru, szalki, gdzie były te kolonie bakterii, tych grzybów, po prostu po tym zastosowaniu były kompletnie czyste. Pomoc natychmiastowy. To oznacza, że nie 99,9, ale że 100% bakterii czy grzybów zginęło.
No wynik był tak niespodziewany, że panie, które tam pracują po 12 czy 10 lat, musiały to powtórzyć, żeby mieć pewność, że tak faktycznie nie popełniono żadnego błędu i że tak to mocno działa. Opowiadaliśmy już o tym. Krzysztof, żebyśmy dobrze rozumieli, psikamy mgiełką wodną, w której jest panna cząsteczka srebra niezwiązana za mocno z cząsteczkami tlenu, które jednakowo jej towarzyszą. I co się dzieje? Pryśniemy na skórę z problemami, bo jest to kosmetyk specjalistyczny, dedykowany do skóry z problemami. I jakie problemy możemy się spodziewać rozwiązać kilkoma psiknięciami na skórę? Rozumiem, egzemy, krzyrak się buduje, wrzód to hamuje jego budowę, tak? Panie będą pytały o afty, o pryszczki, o grzybice. Czego możemy się spodziewać? Prędzej można by wymienić, czego nie leczy. No, leczy to może za dużo powiedziane, bo nie możemy tego nazwać lekiem. Jest to jedynie kosmetyk wspomagający, ale naprawdę przypadłości, które reagują na ten eliksir, jest bardzo dużo. Naprawdę można by jeszcze godzinę tutaj siedzieć i wymieniać. Ale to, co wszystkim chciałem podkreślić, to jest szybkość działania i jakby gruntowność działania. Czyli niszczy, tak jak na tych szalkach Petriego, 100% bakterii czy grzybów. Czy można aplikować na błony śluzowe? Całkowicie bezpieczne na błony śluzowe. Można zastosować do niemowlaka, który ma 10 minut życia. Jest to absolutnie bezpieczne, bo jest woda, tlen i srebro, a srebro jest oczywiście w minimalnej ilości, ponieważ jest tak silnie rozdrobione, to może tego srebra być bardzo małe. Nie ma żadnych działań ubocznych szkodliwych, tylko dobre. Właściwości dezynfekujące omnipotentne. Można swój świat zdezynfekować. Zabawki, dzieci, lodówkę, bieliznę, wszystko, tak? Moja żona stosuje to do koperku, żeby długi czas był świeży. Inna moja znajoma popryskała fugi w łazience, bo grzyb tam się zagnieździł i też to było skuteczne. Więc naprawdę zastosowań tego jest ogromnie dużo. Eliksir doktora Słonia. Jesteśmy całkowicie przekonani, że za gości od sierpnia 2016 roku w domach wszystkich przyjaciół Callway, w domach wszystkich ich znajomych. Jesteśmy całkowicie przekonani, że jedni zużyją to opakowanie w tydzień, inni w 3-4 miesiące, ale natychmiast nabędą następne, aby stało u jednych w łazience, u innych w apteczce, że będzie to produkt powtarzalny, towarzyszący nam od tej pory zawsze, że będzie to kolejna sensacja naszej sieci. Tak będzie? Myślę, że na pewno tak będzie. I może jeszcze wspomnę, że już coś następnego opracowałem na tej bazie. Na bóle mięśniowo-stawowe, schorzenia kręgosłupa polegające na ucisku kręgów. Preparat o przedłużonym działaniu, ale również zawierający ten kompleks nanosrebra z tlenem. Krzysztof, ilekroć kręcimy film, jak w dobrym amerykańskim thrillerze podrzuca nam od razu możliwość na kolejne odcinki. Ja myślę, że za rok będziemy rozmawiali o kolejnej sensacji. Drodzy przyjaciele, kiedy opowiadałem rok temu, że oto wprowadzamy dzięki temu fantastycznemu człowiekowi realnie zagęszczający włosy szampon, sceptycyzm był silny. Ja sam miałem lekkie wątpliwości, czy będzie tak pięknie, jakby śmiało. Jak jest, wszyscy wiemy. No, nie wyrastają łysym kępy włosów na głowie, ale szampon doktora Słonia zagęszcza włosy bezdyskusyjnie. Panie realnie widzą grzebień pustawy, kiedy był pełny włosów jeszcze kilka miesięcy temu. Damy szansę eliksirowi. Myślę, że zaczną powstawać legendy o tym produkcie. Myślę, że będzie to medical fiction w Callway. Jestem przekonany, że wy sami będziecie odkrywali jego najmniej przez nas oczekiwane właściwości i będzie to kolejny triumf naszego przyjaciela, naszego pasjonata, doktora Krzysztofa Słonia, który zaskoczy nas jeszcze nie jedną sensacją. Krzysztof Callway, dziękuję ci.
Dziękuję moją bardzo. Dłonią. I dziękuję, że wreszcie mogę się zająć pracą naukową, a nie biznesem. Do zobaczenia na następnym filmie, może wcześniej za rok. Mam dziękuję. Nadzieję, że tak będzie, bo głowa pełna pomysłów. Dziękujemy. Dziękujemy.